Kolejny vlog, kolejny szalony vlog. Z niedziela rano jem sobie owsiankę. Chyba nie pójdę biegać dzisiaj. Miałem nieprzespaną noc i nie chcę mi się. Dzień dobry Magdaleno, życzę ci miłego dnia. A i byłbym zapomniał. Kolejny vlog, kolejny szalony vlog. Dobra, wkręcimy ją. Odsłucham tutaj z wami wiadomość od niej. Później powiem, że będzie na vlogu. Kolejny dzień, kolejny szalony dzień. Ja niedawno wstałam, słuchaj, robię sobie, nie, wziąłam prysznic, wyczyściłam buty i teraz będę sprzątać mieszkanie. A ty jaki plan? A jaki ty masz plan? Ja właśnie nagrywam kolejny odcinek i będziesz w nim. Cieszę się. No co, takie życie. Tak to jest, jak się ma znajomego, sławnego youtubera, nie? Nie no, jak się nie zgodzi, to jej nie wrzucę przecież. Chyba. W ogóle koleżanka mieszka w Gdańsku. Pozdrawiam cię, Magdaleno. Buziaczki. Coś się długo nie odpisuje, cisza. Ej, Magda, nie gniewaj się. Dobra, jest coś. No chyba sobie żartujesz. Jestem zupełnie poważny i mam do ciebie prośbę. Możesz powiedzieć kolejny vlog, kolejny szalony vlog? Kolejny vlog, kolejny szalony vlog. Dziękuję ci, Magdaleno, za współpracę. Dobra, starczy tych wygupów chyba. Oj, z tyłu jest znowu pusto, muszę coś z tym zrobić, poczekajcie. Trochę mam wyrzuty sumienia, że nie będę dzisiaj. Sorry, sąsiadka na balkonie, nie wiem. Klaszcze? A to jakieś. Nie wiem. Nieważne. W ogóle muszę zrobić sobie zdjęcie na miniaturkę, także wybaczcie mi. Także dla wszystkich pijących wasze zdrowie, nie? O, także... Szkoda mi tego kota, bo na dachu jest mnóstwo ptaków i on się wkurza. Przez okno patrzy, nie może ich dorwać. Nie wolno. Ptaszki też chcą żyć. Wystarczy, że muchy zabijasz. Co? Jakie są plusy niepicia? No, na pewno człowiek odzyskuje powoli formę, ta waga leci w dół, lepiej się wysypia, moim zdaniem. Nie ma takiej zgagi, nie ma takiego ciężaru w żołądku. Zawsze po tych kilku piwkach jest taka zgaga. No i nie masz też kaca, to są takie oczywiste rzeczy. Masz większą kontrolę nad pewnymi sprawami. A możesz więcej zrobić na drugi dzień. No to są oczywiste rzeczy, ja tu nie będę mówił. Zależy kto jak tam chce, no ja nikogo nie namawiam. Namawiam do jednego, żeby sobie spróbować zrobić taki tydzień, dwa, miesiąc bez alko i porównać, jak wam jest dobrze, no to trwać w tym, jak nie, no to już każdy ma wolny wybór teoretycznie. A co do mięsa, no to czuję jednak, nie jestem jakoś tam pełen energii, ale to może przez to też, że do późnej godziny pracuję, bo tam 16, 17, od 5, wstaję o 5, na 6 do pracy i muszę jednak poczytać, jak zastąpić białko. Zacząłem zwracać uwagę w sklepie tutaj w Niemczech na produkty z oznaczeniem wege. Kupiłem parę razy soję, no kwestia jak ją przygotować odpowiednio, żeby była w miarę smaczna. A muszę po prostu dostarczyć więcej białka. A tak to nie ciągnie mnie jakoś do mięsa, wiecie? Jedno, co zauważyłem też, że jak przestałem pić alkohol, to zacząłem więcej kawy pić. Nie wiem, czy
To ma jakiś związek? Czas odświeżyć ten kanał. Właśnie mija pół roku tego, jak nie piję alkoholu. Cieszymy się, tak? Super, cieszę się, jestem pełen energii, jestem pełen nadziei, po prostu wszystko mi się chce, nie mam żadnych problemów teraz. Nie no, tragedia, ja pierdykam, nudy takie, że show, nic się nie dzieje, nie ma awanturnizny tego, i także no, widzicie, jak to jest, idę się napić. Słuchajcie, dzisiaj mija pół roku bez alkoholu, dlatego postanowiłem to uczcić. Ze mną się nie napisz? Ha? O ile my się znamy? Z kolegą się nie napijesz? Ze mną się nie napijesz? Anglik na stare lata rozdał swój cały majątek biednym, po czym strzelił sobie w łeb. Słuchajcie, może przebiorę się trochę, bo jestem w koszulce, swoją drogą. Bukowski, znajdź to, co kochasz i pozwól, żeby to cię zabiło. Może się przebiorę. Że powinienem poukładać tu jakieś książki. Co chcesz? Jak zwykle trochę cukrowania. Piękne kwiaty dla wszystkich pięknych kobiet. Lala, budźcie się, kurwa. Może poukładam trochę książek. Cyk. Pewnie wielu z was zastanawia się, jak to jest przez pół roku nie pić alkoholu. Czy jestem normalny? Chyba nie. Na początku wydawało mi się, że pół roku to jest dużo. Wiadomo, dla niektórych dzień bez piwa, no to jest niewyobrażalny. Weekend bez alkoholu też nie. Fakt, iż jestem za granicą, na pewno mi ułatwia trwanie w postanowieniu, ponieważ nie mam zbyt wielu okazji do drinkowania, chyba że kupię sobie alkohol i przyjdę wypić w domu, tak? Jeżeli chcesz ograniczyć picie, to musisz trochę pozmieniać wokół siebie, wokół swojego środowiska. Takie są fakty, niestety. Może koledzy się od ciebie odwrócą, ale jeżeli są twoimi kumplami, to na początku będą patrzeć na ciebie jak na wariata. Tym bardziej, jeżeli wcześniej piłeś sporo i byłeś duszą towarzystwa, no to teraz będą to odbierać jako chwilowa fanaberia. Ale z czasem, jeżeli zobaczą, że trwasz w tym postanowieniu, no to jeżeli są dobrymi ziomkami, mają trochę oleju w głowie, to zaakceptują to. Dużo zależy też od środowiska, bo ciężko się tak naprawdę wyłamać. Jeżeli wszyscy twoi znajomi palą, czy piją, czy robią inne rzeczy, to ciężko być pierwszą osobą, która się wyłamie, bo wtedy albo cię zaakceptują i zaczną się też powoli zmieniać, staniesz się jakby trochę liderem czy przywódcą, albo zostaniesz odtrącony, więc musisz być na to gotowy, gotowa. Tak pusto jest za mną, muszę coś z tym zrobić, poczekajcie. Teraz się będziesz bawił, nie? Jak ja nagrywam. Co, chcecie zobaczyć pewnie. O, pokaż się. No co? No gdzie idziesz, że cię nagrywam, no? Aha, widzisz. Aha, widzisz. No, zaprezentuj się. A tak. Pokaż agresję. A tak. Jak cię uczyłem? No? To nie jest kod obronny jednak. Miniuś, musisz trzymać tą firankę? Pewnie zastanawiacie się, czy picie alkoholu niesie ze sobą jakieś negatywne skutki. Trzymajcie się, życzę wam miłej niedzieli, miłego tygodnia. Widzimy się chyba za tydzień.